Jesteśmy już na żywo. Przynajmniej na to wszystko wskazuje. Dajcie znać, nas dobrze słychać i widać w komentarzu albo w reakcji. Tak, widzę, że już mam kilka osób. To są ci super fani, rozumiem. Tak, to są ci, którzy czekali cały tydzień na tego live'a. Paulina, powiedz, jak sobie radzisz. O, mamy, słychać i widać, super. Paulina, jak sobie radzisz w obliczu koronawirusa? Jak ci się pracuje w ogóle? Już miesiąc no, mamy tego zamknięcia. Miesiąc? Wiesz, wydaje mi się, że to już ponad 2 miesiące. A, to, tak. To super lepszy. No. Cześć Paweł, cześć wszystkim. Bardzo się cieszę i dzięki za zaproszenie. I miło mi, że ktoś zdecydował się wpaść w ten wtorkowy, jakże interesujący, fascynujący wieczór, taki jak każdy inny. Dla mnie w tym momencie, w dobie pandemii, każdy dzień jest poniedziałkiem, bo nie pracuję, ale pracuję nad moim 3-latkiem. Jak pewnie wiecie, przedszkola są zamknięte i no, muszę pracować od rana do wieczora bardzo mocno. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość i nie muszę się stresować, co będzie dalej. Czyli praca w dwuosobowym zespole, tak? Tak, tak. Widzę, że jest nas już 20 osób, także zaczynamy. Witamy serdecznie w trzecim odcinku naszej serii Ask Me Anything. Dzisiaj naszym gościem jest jedna z najbardziej doświadczonych osób w polskim produkcie i myślę, że także jedna z najbardziej pozytywnych. Paulina Grodzicka, tak, to ty. Cześć Paulina, jeszcze raz. Cześć Paweł, dzięki za takie miłe słowa. Aż się rumienię. Paulina Grodzicka zarządza produktami cyfrowymi już od 10 lat. Połowę swojej kariery spędziła jako product manager w mediach w Londynie. Ma doświadczenie w pracy zarówno w korporacjach, jak i w startupach i o tym temacie pewnie dużo dzisiaj będziemy rozmawiać. Obecnie pracuje jako senior product owner Vergo Digital IT, gdzie buduje produkty dla branży ubezpieczeniowej. Warto jeszcze powiedzieć, że Paulinę wszyscy znamy z organizacji Product Tanku w Warszawie. No i kilka informacji jeszcze o naszej formule dzisiejszej. Chcemy do 21.45 się uwinąć z wszystkimi pytaniami, których jest kilkadziesiąt. No damy radę, ile damy radę, tyle spróbujemy zrobić. Tematy przewodnie, na które głosowaliście, numer jeden to różnica w pracy product managera w startupie versus korporacja, kultura produktowa oraz praca jako product manager za granicą. Także to jest dzisiejszy plan. I Paulina, pierwsze pytanie, pewnie najtrudniejsze. Skąd się wziął u ciebie zainteresowanie product managementem, ta ścieżka kariery i co w zasadzie teraz robisz, czym się zajmujesz? No dobra, dobrze, to mamy, ale poczekaj, to ile mamy czasu na to? To jest długa historia. Zaczęła się już w trakcie studiów tak naprawdę, gdzie po zakończeniu studiów, jak to każdy informatyk, zastanawiam się, to co ja teraz będę robić, tak? czy tak naprawdę te studia były dla mnie, czy nie. Wiedziałam od razu, że nie będę kodować, to nie było dla mnie. Wiedziałam za to, że dobrze mi się pracuje i dogaduję z programistami, że znam ich język, znam ich zasady. I zaczęłam szukać zawodu, który opiera się na tych rzeczach. I z pomocą pewną udało mi się dotrzeć właśnie do takiej roli. Zaczęłam wtedy szukać jakiegoś internshipu. Tuż po studiach wyprowadziłam się do Londynu i tam tak naprawdę właśnie znalazłam swoją pierwszą pracę w startupie, która pomogła mi rozpocząć tę karierę. A teraz zdecydowałam się już po latach, po różnych przejściach, przez różne rozmiary firm, różne setupy, zdecydowałam się na bardziej taki solidny work-life balance, który dla mnie na tym etapie mojej kariery, mojego życia jest dla mnie istotny.
Zdecydowałam się na firmę, która jest w takim najbardziej ciekawym dla mnie rozmiarze, czyli 200+. I jestem w tym momencie tam senior product ownerem, zajmuję się kilkoma, dokładnie teraz 8 produktami. No, jest fajnie. Takie pytanie, co jest w tym product managementie takiego, według ciebie, takiego ciekawego, fajnego, że akurat ten obszar wybrałaś? Bo dużo osób pyta, czy chciałoby zacząć, ale w sumie tak się waha, nie wie. To dla kogo to product management jest? Product management jest dla wytrwałych. Jest dla tych, którzy chcą czegoś więcej od życia. I jest bardziej angażujący, stresujący i dla tych, co lubią ryzyko w życiu tak naprawdę. Zastanawiałam się wtedy, czy pójść bardziej w project management, czy w product management. Jednak moim zdaniem wybrałam to trudniejsze zadanie, ponieważ product manager musi zakładać tak naprawdę wiele czapek i nieraz byłam w mojej pracy nie tylko product managerem, ale project managerem, scrum masterem, analitykiem biznesowym, menadżerem prawie że liniowym, byłam wsparciem w przenoszeniu kawy i każdym tak naprawdę, kogo w tym momencie zespół i organizacja potrzebuje. Zawsze się zastanawiałem, też patrząc na przekrój osób w produkcie w mojej pracy, że product manager to jest też, i też chyba się pokrywa z tym, co mówisz, bardzo wszechstronna osoba. I też zastanawiałem się, bo znasz dużo osób, organizując konferencje i tak dalej, czy da się jakoś powiedzieć o takiej uśrednionej osobie, uśredniony product manager, kim jest taka osoba? Konferencje może jeszcze nie, ale meetupy. Meetupy, tak. Mniejsze spoko. Natomiast nie wiem, czy jest ktoś taki jak uśredniony product manager. Przez pierwsze lata organizowania Product Tanka zwracałam uwagę i prowadziłam sobie takie w głowie statystyki właśnie, kogo mamy w grupie. Jednak to się zmienia, tak? Ci ludzie, którzy byli z nami na samym początku, w tym momencie są już parę lat dalej w swojej karierze i ciężko mi jest porównać, jak było wtedy, jak jest teraz. Teraz zdecydowanie mamy duży napływ w grupie Scrum Masterów, coś, czego parę lat temu jeszcze nie było. Sporo pojawia się ról osób, które zjawiają się z rolą product ownera, nie product managera, więc to też o tych różnicach możemy sobie potem pogadać. Ale jakbym miała już taki uśredniający dać opis, jest to mężczyzna, który posiada 3-4 lata doświadczenia w roli product managera, który chce spróbować czegoś nowego. Pytanie dotyczące tego głównego motywu przewodniego. Masz bardzo duże doświadczenie, pracowałeś w wielu firmach. No i to, co wielu osób interesuje, pewnie też z tego powodu, że zmiana pracy czy rozpoczęcie nowej pracy to jest dosyć trudny temat dla produktowców, wydaje mi się. Jakie są główne różnice w pracy produktowca w korporacji, w dużej firmie i w startupie? To jest bardzo dobre i zarazem bardzo złe pytanie. Bo jak to każdy powie, każdy PM ci powie, to zależy. To zależy od tego, na jakim etapie jest startup. Czy startupem nazywamy firmę, która ma 10 do 50 pracowników, czy startupem w tym momencie jeszcze nazywamy, kogo my to możemy tak... No powiedzmy firmę, którą właśnie 200 osób, niektórzy jeszcze siebie nazywają wiele, wiele lat już za późno startupem. Ja wolę myśleć o tym pierwszym. W takim startupie jest zdecydowanie bardzo często rzucanie pracownika na głęboką wodę, aby mógł sobie sam wszystkie rzeczy zorganizować, ogarnąć, przygotować i wyegzekwować. Natomiast
w korporacji jednak trzeba uczyć się bardzo pracy z ludźmi, którzy już tam są. Bardzo trzeba uważać, co się mówi, komu się mówi, w jaki sposób się mówi. I trzeba rozumieć, że nie tylko robimy coś dla siebie, robimy to dla wszystkich i powinniśmy się konsultować ze wszystkimi, którzy są wokół danego produktu. A jak myślisz, co jest trudniejsze, przejście jako produktowiec z dużej firmy do małej, czy z małej do dużej? Co jest większym wyzwaniem? To jest ciekawe pytanie. Myślę, że oba potrafią być bardzo ciężkie. Natomiast myślę, że w drugim przypadku, czyli startupowiec przechodzi do korpo, to zależy od jego oczekiwań. Może być mu łatwiej, jeżeli jego oczekiwania są takie: wiem, w co wchodzę, będę od tej pory jednym z wielu, muszę nastawić się na wdrożenie w firmy, a nie w wyniki w pierwszych miesiącach. Natomiast jeżeli taka osoba przychodzi i właśnie liczy na to, że będzie zmieniać tę korporację, to nie ta droga. I taka osoba będzie miała bardzo trudno i bardzo szybko może się zniechęcić. Natomiast przechodząc z wielkiej organizacji do startupu, no, to jakby to powiedzieć, trzeba się nastawić na dużo więcej pracy, w pracy i po pracy. Czyli dla tych bardziej lubiących ryzyko jest mała firma. Mogę tak podsumować? Myślę, że ogólnie można tak podsumować. Okej, okay, a jak zmieniamy już tą pracę, tutaj pewnie też w zależności od organizacji, to jakbyś oceniła, ile może trwać takie wdrożenie do pracy w nowym miejscu? Poznanie ludzi, poznanie systemów i no, dobre poruszanie się już w tej firmowej nomenklaturze. W korporacji? W korporacji i startupie. Nie wiem, czy jest tak samo, czy może się różni. Powiem ci tak, po trzech miesiącach pracy w startupie czułam się, jakbym już tam była rok. Natomiast w korporacji to też zależy od typu organizacji, od typu produktów, które świadczą. Myślę, że 3 miesiące trzeba sobie dać na zrozumienie samej organizacji, jak ona działa. I bardzo często kolejne 3 na zrozumienie produktu, nad którym się pracuje. Marcin pyta, w jaki sposób menadżer produktu ze startupu może szybko udowodnić swoją wartość w korporacji i odwrotnie? I odwrotnie. Albo przeciwnie w zasadzie, byłoby bardziej chyba poprawnie. Bardzo ważne w korporacji w momencie rozpoczynania jest pokazanie zrozumienia, empatii, wykazania, że rozumie się, że pracujemy wszyscy razem, że gramy do jednej bramki tak naprawdę i potrafimy słuchać, potrafimy wykorzystać informacje, które dopiero co zasłyszeliśmy i nie próbujemy zmienić tej organizacji w pierwszym miesiącu pracy. Kolejne pytanie. Czy korporacja zabija transparentną współpracę przy tworzeniu produktów? Nie, absolutnie nie. W momencie, w którym wdrażamy się w nową organizację, warto jest porozmawiać z każdym, kto jest związany z tym produktem. Wielokrotnie takie rzeczy przeprowadzałam, gdzie wchodziłam w pierwszym tygodniu, ustawiałam sobie spotkania z różnymi dyrektorami, z różnymi szefami sprzedaży, to jeszcze w Londynie w wydawnictwie. I oni byli tacy zaskoczeni, że ale o co chodzi, dobra, jesteś nową osobą, ale dlaczego mamy rozmawiać, jakby ty jesteś w digitalu, a ja tu jestem dyrektorem printu i dlaczego ja mam w tym momencie poświęcać swój czas, przecież ja ci mówię, co masz robić. No i potrzebowałam tego spotkania, żeby się przedstawić, opowiedzieć o tym, w jaki sposób ja do tej pory pracowałam, co osiągnęłam, jakby zrobić sobie takie krótkie swoje intro do najważniejszych stakeholderów.
I w momencie, w którym zaczynasz budować tą relację z tymi stakeholderami, zaczynasz ich wprowadzać w swój świat, w świat produktów cyfrowych, nad którymi siedzę, i mając już te pierwsze zaufanie, pierwszą transparentność, pokazując, że zależy ci tak naprawdę na dobru firmy, a nie zależy ci na swoich sukcesach i wymyślaniu jakichś produktów, których nikt nie potrzebuje w organizacji. Więc mając tę transparentność, potem wprowadzasz te osoby dalej na pokład i przygotowując roadmapę, wciągasz ich, robiąc demo, wciągasz ich i jest ta transparentność w ten sposób robiona. Ale myślisz, że ta dobra energia, tak naprawdę ten pierwszy etap, to jesteśmy my jako produktowcy, bo zakładam, że część osób wchodząc do takiego bardziej zamkniętego środowiska troszkę z zewnątrz może negatywnie na to patrzeć, w sensie, że ciężko się przebić z jakąś pomysłową ideą albo gdzieś widzi politykę w powietrzu. Myślisz, że my można to zmienić albo bardzo mocno wpłynąć na to, jeżeli od siebie zaczniemy taką zmianę i wprowadzenie tej lepszej kultury pracy? Kilka razy przyjechałam się bardzo mocno na zbyt szybkim przekazywaniu swoich pomysłów, co nie jest mile widziane, ponieważ są osoby w korporacji, które pracują już tam wiele, wiele lat i przez wiele, mam na myśli czasami 20, i z tymi osobami nie chcesz zadzierać. Te osoby bardzo chcesz mieć po swojej stronie i ważne jest to, aby zrozumieć, jakie są ich potrzeby i próbować wymyśleć rozwiązania do ich potrzeb. I jeżeli przedstawisz im propozycję, no to w ten sposób będzie wszystko w porządku. Grzegorz pyta, jak ci się udaje i na jakim poziomie zarządzasz aż 8 produktami? Jestem w Ergo Digital IT od prawie roku. Pracowałam tak naprawdę już z kilkoma różnymi zespołami w tym czasie, nad różnymi produktami. Natomiast w tym momencie zaczęłam pracować wokół produktów B2B i jest to po prostu sporo różnych rozwiązań, które są w utrzymaniu od wielu, wielu lat. I nie ma czegoś takiego, że trzeba cały czas pracować nad wymyślaniem, naprawianiem błędów, wymyślaniem jakichś nowych feature'ów do tych produktów. Część z nich po prostu jest to utrzymanie, gdzie klienci korzystają i wszystko w porządku, raz na jakiś czas, tylko trzeba coś tam dorzucić. Ale wokół tych 8 produktów jest też, powiedzmy, jeden element, który powinien być bardziej rozwijany i wtedy zespół też nad tą częścią bardziej się skupia. Czy masz jakieś osoby takie do pomocy, analityków biznesowych chociażby, którzy cię wspierają w tej pracy, czy raczej jest trochę bardziej jak, powiedzmy, w startupie, że wszystko własnymi rękami trzeba kleić? Nie. W firmach, w większych firmach, w których pracowałam, jest bardzo często tak, że zespół deweloperski jest wspierany przez właśnie product ownera, product managera, przez analityka biznesowego. Często też osobno istnieje zespół UX, UI, product designers, którzy też w swojej ekipie mają UX researcherów i są, że tak się wyrażę, wynajmowani na projekty, bo też bardzo wiele korporacji pracuje w systemie projektowym, gdzie żeby wykonać pracę nad jakimś produktem, trzeba powiedzieć, co będziemy chcieli zrealizować w jakimś dłuższym okresie. I na to przydzielane są środki finansowe.
potem te środki finansowe są rozliczane. Nie tak jak w startupie, że każdy może robić co chce i nikt mu nie liczy, ile dana funkcjonalność będzie kosztowała firma. Pytanie, czy taki zespół tworzy się w sposób nieformalny dla potrzeb konkretnego produktu w ramach projektu? Tak, formalnie też. Czyli jeżeli mam taki zespół UX-owy, który jest w strukturach osobnym bytem, niż tak jak przykładowo ja jestem częścią zespołu deweloperskiego, czyli siedzimy razem, pracujemy stale razem, to UX, UI często są włączani do projektu na przykład na jakiś okres czasu, na pół roku, na rok, na 3 miesiące. To zależy od specyfiki już projektu i zdarzało się też tak, że po prostu takiego UX-a przyciągaliśmy do siebie i siadał z nami. A miałaś takie sytuacje, znaczy na pewno miałaś, kiedy produktowcy wchodzą sobie w drogę, czy to jeżeli chodzi o zasoby, czy to o zakres projektu. Jeżeli były takie sytuacje, to jak je najlepiej rozwiązać? Czekaj, bo chyba nie do końca rozumiem pytanie. Jeżeli masz kilku product managerów pracujących nad tym samym produktem, czy produkty się wiążą? Produkty się wiążą. Albo jeżeli chodzi o, mamy jednego UX designera w firmie i jego czas też jest ograniczony i ktoś go musi pożyczyć, a się okazuje w międzyczasie, że projekt się przedłuża i nie możemy go wcześniej wypuścić. No cóż, powiem tak, też się bywało UX-em, czapka UX, bardzo dobrze ogarnię makszura, ale tak na poważnie to nie spotkałam się z tym, żeby w korporacji zabrakło UX-a, natomiast w startupie tak, myślę tutaj o jednej konkretnej osobie z mojej poprzedniej firmy, wspaniała osoba, która tak naprawdę robiła wszystko na 14 programistów, więc szapobanie. I już zgubiłam wątek pytania. A to nawet dobrze, bo mam nowy. Jeżeli chodzi o tych programistów, to wydaje mi się, że przechodząc od nowej firmy, dobra współpraca z zespołem, nauczenie się tej dobrej współpracy z nowym zespołem może być dużym wyzwaniem i tym, czego się produktowcy boją. Może jest inaczej, ale tak mi się wydaje. I pytanie, czy są jakieś dobre sposoby, żeby ujarzmić taki zespół i nauczyć się współpracy z nowym zespołem, który albo pracuje inaczej, albo osobowościowo jest zupełnie inny niż ten zespół, z którym współpracowaliśmy do tej pory. Myślę, że może inaczej. Dla mnie zawsze działa, jak zaczynam interesować się tym, nad czym pracuje zespół. Nie staram się siedzieć sobie w swojej kanciapie, myśleć nad strategią, nad tym, co będzie nowe, tylko próbować rozumieć obecne zadania, siadać z każdym z programistów, pytać się, nad czym pracuje, żeby trochę ktoś pokazał mi na przykład nie kawałek kodu, ale stronę, produkt, żeby oni opowiedzieli ze swojej perspektywy, czym jest produkt. To jest coś, co działa na plus, żeby ta osoba się otworzyła. Dodatkowo no, trzeba parzyć dobrą kawę. Trzeba przynosić dary. I przede wszystkim się wyluzować. Chciałem zadać takie jedno pytanie i tak wydaje mi się, że mając na szali pracę w dużej firmie i w małej firmie, jednak bardziej ci się podoba praca w dużej firmie. I teraz chciałbym zapytać, czy tak jest? Jeżeli jest, to dlaczego? Jakie są plusy, walory większej firmy? Dobrze wiem, co mówisz. Są plusy i minusy pracy w dużej firmie, jednak dla mnie dlaczego warto jest być w większej organizacji, to dużo mi pomogło i rozwinęło mnie komunikacyjnie. Dużo
pomaga budować relacje między ludźmi, relacje biznesowe, uczy też to negocjacji i cierpliwości, zwłaszcza cierpliwości. Pozwala pod pewnym kątem, pozwala to na, dla mnie tak osobiście, pozwala na pewne prawdziwe zmienianie świata i przynajmniej tej firmy i branży, bo stąd też dlatego przeszłam do ubezpieczeń. Jest to coś, czego nie robiłam, jest to coś, co jest bardzo stare, bardzo zardzewiałe i fajnie jest być częścią chociaż takiej większej zmiany. I korporacja daje ci też czas na zrozumienie tej branży. Nie zajmujesz się tylko gaszeniem pożarów, jak bardzo często bywa w startupie, tylko masz czas na realizację siebie tak naprawdę. Praca taka wspiera też prace kreatywne, prace pozapracowe, czyli takie rozwijanie się. Pozwala na pielęgnowanie i rozwój craftu, a nie tylko właśnie szybkie sygnalizowanie, co jest do poprawy i reagowanie na te zmiany. Minimalizuje tak naprawdę ta praca chaos i presję czasu. No i najważniejsze, balans, dom, kariera. Żebym dobrze zrozumiał, jeżeli ja jako człowiek mam cel, żeby być powiedzmy lepszym product managerem, to polecasz raczej pracę w większej firmie niż w mniejszej. Jeżeli chcesz polepszyć craft, to tak. Jeżeli chcesz jak najszybciej się rozwinąć i ogarnąć jak najwięcej rzeczy w krótkim czasie, żeby zrozumieć specyfikę, czym jest ta praca, żeby zdobyć to pierwsze doświadczenie, polecałabym jednak pracę w startupie. Może to trochę kontrowersyjne, ale uważam, że pierwsze prace jako product manager warto zrobić w startupie, ponieważ jest się jeszcze wtedy pełnym sił i tak naprawdę zapału do nauki, do takiej bardzo czasami radykalnej nauki, na własnych błędach. Natomiast w większych firmach, nawet nie myślę tutaj o samych korporacjach, takich dużych firmach, dużych organizacjach, które mają bardzo ustabilizowane produkty, jak na przykład Jira, to też jest dobre miejsce na to, żeby właśnie szlifować to, czego się nauczyć. A jeżeli chodzi o szlifowanie już tego naszego warsztatu produktowca, to czy tak jest, że kluczem jest bardziej doświadczona osoba u boku, która ci pomoże, przez którą możesz konsultować dane problemy? Tak mi się wydaje, że to jest właśnie gdzieś tam podstawa takiego rozwoju. Poczekaj, bo aż zerknęłam. Ktoś tu pisze, wyjście z nowym zespołem na piwko i pizzę zawsze działa. Tak, to też się zgadzam z tym. Tak, już nie chciałam tego mówić, bo nie wiem, czy można. No, jeszcze po 22. No, ale nie, w tym temacie jeszcze tylko powiem. W Londynie to jest bardzo, bardzo popularna praktyka. Wychodzenie na lunch, na piwko. I w Polsce, jak się przeprowadziłam do Polski, to nie mogłam tego przeboleć, że nie ma takiej kultury tutaj picia w dzień, ale jednego piwka właśnie do obiadu. To była dla mnie duża zmiana. Dobra, wracam. No. Skoro jesteśmy w tym temacie, to gdybyś miała do polskiego produktu, kultury produktowej, ściągnąć trzy rzeczy z tego, jak pracuje się w produkcie na zachodzie, to oprócz tego wychodzenia na piwko i pizzę, to jakie jeszcze dwie rzeczy byś przyniosła? Small talk jako jedno z nich i empatia. Większa empatia w naszym narodzie by się przydała. Tak, small talk jest bardzo cenioną rzeczą w Londynie i pewnie nie tylko. Tak naprawdę ona buduje te pierwsze więzi, pozwala na rozładowanie atmosfery,
I mam taki przykład, gdzie przychodziłam do szefa sprzedaży w jednej z firm wydawniczych i mówiłam mu: cześć, co u ciebie, jak twój weekend, jak twoje dzieci, a co jadłeś na obiad, a coś tam, jeszcze tak sobie gadam i gadamy i w pewnym momencie on mówi: no dobra, to czego chcesz? Bo już się śmiał, wiem, mówi, już odbębniłaś swój small talk bardzo dobrze, a teraz przejdźmy już do rzeczy, bo ja zaraz mam spotkanie, tak? Natomiast potem jak wróciłam do Polski i podjęłam tutaj swoją pierwszą pracę w Warszawie, to oczywiście przeniosłam to, co robiłam tam. I pierwsze spotkania i ja zaczynam pytać, czy przychodzę do kogoś, zaczynam się go dopytywać, co tam u ciebie. Nawet to chyba był jakiś programista. Po prostu przychodzę, zaczynam z nim rozmawiać. On tak: ale o co ci chodzi? Jakby... z czym przyszłaś, tak? Także myślę, że takiego trochę zdystansowania by się przydało. Wspomniałaś o branży ubezpieczeniowej i mamy takie jedno pytanie z tym związane. Czy sądzisz, że w najbliższym czasie to właśnie branża insurance będzie najbardziej aktywna w zakresie product managementu? Generalnie słychać ze świata głosy, że to już nie branża finansowa, będzie się w tym zakresie najdynamiczniej rozwijać. Jak najbardziej. Jest to tak naprawdę jedna chyba z ostatnich branży, która jeszcze nie przeszła swojej transformacji. Pracowałam nad jednym produktem, który totalnie nie podlegał żadnej cyfryzacji. Wszystko było w papierowych formularzach i uruchomiliśmy pierwszy produkt, który tak naprawdę, gdzie klient mógł sobie wejść, prospekt mógł sobie wejść na stronę internetową, uzupełnić formularz online, wysłać go i nie musiał iść do placówki, wypełniać tego ręcznie. To po prostu to jest niesamowite uczucie. A jak tak patrząc z lotu ptaka na to, co się dzieje nad Wisłą, jeżeli chodzi o rozwój produktu i kulturę produktową również, i także może o te sytuacje związane z pandemią, mamy. Jak myślisz, w którym kierunku ta branża produktowa zmierza? Czy widać jakiś rozwój tego i gdzieś możliwość perspektywy coraz większe? I czy trzeba wyjeżdżać za granicę? Czy w Polsce jest wystarczająco dużo pracy i możliwości rozwoju? To jest ciężkie pytanie, ponieważ nie wiadomo, co w tym kraju się będzie działo w najbliższym czasie. Z perspektywy wolności pracy. Natomiast zawsze marzyła mi się praca w Azji. Tam jeszcze mnie nie było. I myślę, że to jest też ciekawe miejsce do przemieszczania się. Nie tylko Londyn. Londyn już w tym momencie trochę stracił na Brexicie i nawet zarobki nie rosną w takim tempie jak w Polsce, więc pod tym kątem w Polsce jest jednak dobrze, ponieważ ta zmiana jest i jest coraz większe rozpoznanie potrzeby posiadania product managera u siebie w firmie, gdzie w Londynie już to jest takie bardzo ustatkowane, ustabilizowane. Mam pytanie od Tomasza jeszcze sprzed naszej transmisji. Jak dużo więcej można zarobić jako produktowiec za granicą od tego, co się płaci w Polsce? Powiem tak. Wróciłam do Polski 5 lat temu. Dokładnie 5 lat temu. I nawet sobie sprawdzałam właśnie statystyki, jak wygląda ta mediana zarobków product managera teraz, a jak wyglądała to 5 lat temu, jak wychodziłam, i te zarobki wcale nie urosły, one są tak naprawdę na tym samym poziomie jak były, natomiast w Polsce bardzo, bardzo się to rozwinęło i w Anglii w tym momencie to jest, widełki są podane są roczne, czyli w tym momencie chyba tam było pomiędzy 30 a 70 tysięcy funtów rocznie. Czyli
Jeżeli jesteś seniorem, to możesz dostać do 70 tysięcy i dla porównania, to tam powiedzmy to jest jakoś na granicy, ta mediana będzie na granicy 4000 funtów miesięcznie, 4,5 tysiąca miesięcznie. Dla porównania mieszkanie, wynajęcie mieszkania jednoosobowego te parę lat temu kosztowało 1300. No, jedzenie na mieście, kolejny tysiak i tak te pieniążki szybko jednak spadały. Czyli biorąc pod uwagę koszty życia, nie jest to zbytnio opłacalny biznes? Nie, jeśli chcesz po prostu sobie żyć i cieszyć się życiem w tym Londynie, to wynagrodzenie seniorskie rzeczywiście daje ci taki komfort z jakąś tam poduszką finansową, ale koszty życia są zdecydowanie wyższe niż w Polsce, natomiast w Polsce jest wyższa jakość życia. A gdybyśmy chcieli zaaplikować o pracę produktową za granicą, czyli powiedzmy w Azji, myślisz, że to jest, miałabyś jakieś rady? Co jest takiego ewentualnie trudnego, jaka może być trudność w zdobyciu takiej pracy? Myślę, że nie ma takiej trudności. Czego my Polacy nie zrobimy? Czyli trzeba działać. Tak, bardzo dużo pojawia się ofert do pracy, do relokacji i też często wyskakuje mi, przynajmniej na LinkedInie, propozycja właśnie pakietu relokacyjnego, co jest fantastyczną opcją. Wracamy trochę do tematu korporacji i pracy produktowej. Pytanie, co zrobić, jeśli się nie trafi ze zmianą w produkcie i ta zmiana nie przynosi oczekiwanego sukcesu finansowego? Poczekajcie, jest to pytanie. Jest czwarte od dołu. Czwarte od dołu. Jeśli nie trafi. Nie bardzo mogę się do tego odnieść, ponieważ nigdy mi się nie zdarzyło, żeby się nie trafiło. Jakby w dużych organizacjach jednak jest dużo mniejsza przestrzeń na wychwycenie, że coś poszło nie tak. Z mniejszymi elementami. Natomiast jeśli chodzi o cały produkt, jako na przykład cała usługa, to nie spotkałam się z tym tak naprawdę. To pogłębię to pytanie. Co w takim razie robić, żeby zawsze trafiać? Przede wszystkim trzeba bardzo dobrze rozumieć swoich interesariuszy. Dużo jest kursów na temat stakeholder managementu i polecam sobie taki przejrzeć. Dużo artykułów w tym temacie, jak ważna jest komunikacja, zrozumienie oczekiwań biznesowych i rolą produktowca takiego jak my jest przeniesienie tej potrzeby biznesowej na zespół. Przekazanie tego w taki sposób, żeby można było przygotować jakieś rozwiązania, które rzeczywiście będą to realizowały. Mamy pytanie o to, jak wygląda Twój dzień pracy lub nawet cały sprint i czym jako, no mówiliśmy o tym, ale czym się zajmujesz, powiedzmy najwięcej w trakcie dnia? W tym momencie siedzę z dzieckiem, ale poza pandemią, to jak wygląda sprint? Sprinty mamy dwutygodniowe. Codziennie spotykamy się na daily. I na daily bardzo ważne jest nie raportowanie tego i product owner, manager, głównie teraz owner w tych czasach się mówi,
że stara się product owner wyegzekwować od zespołu, co robił i dlaczego tego nie zrobił. Bardziej jednak staram się w moich dailies rozluźnić zespół, zżyć ich ze sobą. Nie rozwlekamy tego na więcej niż 15 minut, jednak staramy się, żeby to było ludzkie i sympatyczne. Natomiast w pozostałych godzinach takiego zwykłego dnia jest to odpowiadanie na pytania biznesu. To też zależy od specyfiki tego, nad czym w danym momencie pracuję, bo jeżeli pracuję nad nowym produktem, który dopiero się tworzy, jeszcze go nie ma na produkcji, to bardzo dużą część czasu zajmuje mi ustalanie konkretnych elementów, w jaki sposób mają funkcjonować, bardzo dużo zdzwaniania się. Jeżeli jesteśmy w trakcie projektu, to też codziennie mam takie kole z project managerem z zagranicy, który koordynuje jeszcze większą całość. Jakby jesteśmy tylko jednym z elementów. I w ciągu takiego dnia muszę też przeglądać zadania zespołu na kolejny sprint, opracowywać dokumentację. Także tak sobie leci taki dzień. Robienie kawy dla programistów, tak? Lunchy. Natomiast ja jestem też fanką robienia częstych refinementów z zespołem, gdzie dobrze jest wgryźć się w rzeczy, zanim przyjdziemy na planning. Zdarzało się w firmach, w których pracowałam, gdzie przychodziłam na refinement i na planning, a tam po prostu kosmos, są rzeczy i dopiero zaczynają wszyscy rozmawiać na ich temat, w jaki sposób, co powinno być w ogóle częścią tego zadania, co dla mnie jest trochę bez sensu. Lepiej jest poświęcić czas razem, przegadać. Wtedy przychodzimy na planning, wszystko jest wycenione i zapraszamy sobie jeszcze stakeholderów, na przykład na tych najbardziej zainteresowanych na planning i wtedy wszyscy wszystko wiemy. To jest tak naprawdę potwierdzenie tego, na co zespół się komituje w danym okresie. Też nie mówimy jako product manager i jako biznes, co jest dla nas najważniejsze, co jest dla nas celem, co powinniśmy, chcielibyśmy, żeby zostało osiągnięte w danym sprincie, natomiast to już zespół mówi, ile z tych zadań uda im się osiągnąć w tym czasie. Ja natomiast jeszcze lubię sobie zrobić takie jeszcze jedno spotkanie, które jest przed planningiem i to jest spotkanie z moim głównym interesariuszem, z którym potwierdzam priorytety. Pokazuję mu, to jest backlog na najbliższy sprint, nad tymi rzeczami będziemy się skupiać, coś ci pasuje, coś ci nie pasuje, jedziemy dalej. I to jest krótkie tak naprawdę potwierdzenie, spotkanie 15 minut, 30 minut, żeby mieć pewność, że jesteśmy na tej samej stronie, kiedy kolejnego dnia przechodzimy na spotkanie z zespołem. Mamy pytanie, kim są twoi interesariusze i czym różnią się oni od interesariuszy w startupie? Pewnie chodzi, domyślam się, o pozycje zajmujące w firmie. Mm-hmm. To też zależy od organizacji. Każda organizacja będzie miała inny typ interesariuszy. Przeważnie są to tak zwani business ownerzy, czyli osoby, które żonglują budżetem, osoby, które mają bezpośrednio będą współpracować z tym produktem, osoby, które może jednak przykład podam. W mediach, w których pracowałam, takimi interesariuszami byli na przykład był editor in chief, czyli główna osoba z redakcji, która zajmowała się contentem i miała wpływ na
na całe copy na stronie. Następną osobą, z którą zawsze musiałam wszystko sprawdzać, to był dyrektor sprzedaży. Dalej osoba odpowiedzialna za reklamę. I kto jeszcze był z takich interesujących postaci? Bardzo często też tak naprawdę może nie w takim cyklu sprintowym, co cyklicznym, czyli kwartalnym, włączaliśmy też dyrektorów z wyższych szczebli, którzy mówili nam, to było takie planowanie kwartalne, tak? Mówiliśmy, to są cele, oni mówili, to są cele biznesowe, to są cele na całą firmę. W tym momencie my przedstawiamy nasze propozycje pod te ich cele. Jakby, jak w jaki sposób my możemy się przyczynić do ich celów. A w startupie jeszcze pytałeś. Tak. Myślę, że jeszcze nie zasnę, więc możemy, możemy jeszcze trochę pogadać. Jeśli chodzi o startup, to stakeholderami jakby ja byłam jednym ze stakeholderów. Natomiast są to szefowie działów. I jeżeli nasz produkt jest w dużej mierze oparty na technologii, no to będzie to osoba odpowiedzialna za technologię, jeśli jest to produkt technologiczny. Jeśli jest to produkt marketingowy, to znowuż wciągamy zawsze te osoby z marketingu. I jeżeli jest to sprzedaż, to też w ten sam sposób to realizujemy. I też w ten sposób ja to egzekwowałam, że te osoby zawsze były, wiedziały, co się dzieje. Pytanie, czy pracujesz ze Scrum Masterem i jak oceniasz rolę Scrum Mastera w optymalizacji pracy zespołu? To ja chyba jednak idę. Scrum Master to jest dla mnie bardzo ciekawy temat. Był on bardzo długo dla mnie nieznany jako osobna rola w organizacji. Z moich czasów pracy w Londynie nie było takiego stanowiska jak Scrum Master. Była taka rola wewnątrz zespołu, którą bardzo często dostawał product manager, bądź był to programista, który był rotowany, czyli scrumisz, tak? I nie było takiej osobnej roli. Więc to rolą product managera było dbanie o to, żeby zespół miał wszystko do pracy. W organizacjach późniejszych, w których pracowałam już w Polsce, ta rola już się zaczęła pojawiać po paru latach. I to też zależy od samej organizacji, czego ona potrzebuje. Ponieważ jeżeli product manager czy też product owner pracuje z wieloma zespołami i ma do współpracy Scrum Mastera, który pracuje z konkretnym zespołem, bądź też zdarza się tak, że Scrum Master pracuje z dwoma zespołami, to jest to wsparcie i pomoc w momencie, w którym product manager nie może spędzić, jakby, może inaczej powiem, product manager nie może zawsze mieć oczy naokoło głowy i może pewnych rzeczy nie wychwycić, nie zobaczyć, że coś się dzieje w zespole. Ja bardzo dbałam o to w moich zespołach w Londynie, kiedy jeszcze mogłam sobie na to pozwolić. I wiedziałam, że coś jest nie tak. Widziałam na przykład w oczach tego programisty dzisiaj, coś jest nie tak, chodź, idziemy pogadać. I często zauważam, że Scrum Masterzy pełnią też taką rolę takiego wsparcia, taki psychoterapeuta zespołu, co nie jest w żadnym stopniu negatywną cechą, wręcz bardzo pozytywną. Uważam, że jest to mega fajne posiadać kogoś takiego oraz kogoś, kto tak naprawdę stoi z boku i pilnuje tych zasad, które czasami zdarza nam się łamać. Rozumiem. Słuchajcie, umówiliśmy się z Pauliną, że na wszystkie pytania, które nie zdążyły zostać dzisiaj zadane, Paulina spróbuje w wolnym czasie oczywiście odpowiedzieć w formie tekstowej.
Także te takie bardziej produktowe pytania zbierzemy i spróbujemy się nimi zająć po transmisji. Natomiast do Ciebie, Paulina, na sam koniec pytanie o Product Tanki. Skąd wzięła się ta inicjatywa w Polsce, w Warszawie i jakbyś mogła się trochę podzielić swoimi odczuciami, bo już kilka lat z tego, co wiem, organizujesz takie spotkania. Product Tanki są bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ uczestniczyłam w nich prawie od samego początku, mieszkając w Londynie. Pracowałam z Martinem Eriksonem, który jest założycielem Product Tanków. Pracowaliśmy biurko w biurko, ja jako junior, on jako senior. Wspaniała współpraca, gdzie Martin bardzo wiele mnie nauczył. Między innymi też właśnie zaczął mnie dodawać do tych spotkań, żebym trochę zobaczyła, o co chodzi w product managementie bardziej. I uczestniczyłam w tych spotkaniach do samego końca, natomiast jak już się przeprowadziłam do Warszawy, to po paru miesiącach bycia tutaj, ustabilizowania się, już stwierdziłam, no to jedziemy, robimy to też tu. A przy organizacji, znaczy z czym się wiążą, to mnie ciekawi, największe trudności albo wyzwania przy organizacji takiego spotkania? Największym wyzwaniem, myślę, jest zagarnięcie ludzi, żeby rzeczywiście się zjawili, czyli tak zwane no-show. Platforma, jakiej używamy do rejestracji uczestników, jest dosyć zawodna. Jest to meetup.com i często użytkownicy korzystający nawet z tej platformy regularnie nie otrzymują maili, które są wysyłane z powiadomień, bo też często przy zakładaniu konta wyłączają sobie po prostu te powiadomienia, więc nawet jeżeli się zapiszą, to potem nie dostaną powiadomienia, że ten event się dzieje i myślę, z tego to też dużo wyzwań mamy. Czyli organizacyjne. Tak, głównie. Tak, bo zawsze każdy meetup, przed każdym meetupem zastanawiam się, jaki będzie temat, który by mnie interesował i potem szukam pod to prelegentów. To ja ze swojej strony mogę bardzo polecić Product Tanki organizowane przez Paulinę. Dużo się nauczyłem, bardzo inspirujące, także jeżeli ktoś ma możliwość uczestniczyć, to bardzo polecam ze swojej strony. Dzięki, to ja tylko dodam, że w tym momencie przenieśliśmy się online, więc jeżeli ktoś ma ochotę i nie jest z Warszawy, to może sobie podejrzeć nas tak naprawdę z każdego miejsca, ze swojej kanapy czy z krzesła niewygodnego. Zapraszamy. Najbliższe wydarzenie 27 maja będzie World Product Day, gdzie szykujemy się razem z Krakowem i z Wrocławiem na jeden meetup, gdzie zaprezentuje każdy swojego prelegenta. Czyli 27 maja zapisujemy w kalendarzach. I to było ostatnie pytanie. Troszkę dłużej rozmawialiśmy niż było to zaplanowane, ale tematów i pytań było bardzo dużo. Także Paulina, bardzo Ci dziękujemy wszyscy za to, że zgodziłaś się, przyjęłaś zaproszenie i opowiadałaś na nasze pytania. Bardzo dziękuję, Paweł. Bardzo miło było pogadać. I dzięki wszystkim za uczestnictwo. Poczytam sobie potem te wszystkie pytania, które pojawiły się. Ciężko mi było skupiać się na rozmowie z Tobą i na czytaniu komentarzy jednocześnie. No myślę, że większość udało się wybrać, a co do pozostałych, to pewnie wrócimy. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki bardzo. Cześć wszystkim. Hej.